Od 14 grudnia na szczepienia przeciwko ciężkiemu przebiegowi SARS-CoV-2 można rejestrować dzieci od 5 do 11 roku życia. Od czwartku iniekcje są wykonywane, ale tylko tam, gdzie dotarły szczepionki. W Suwalskim Szpitalu pojawią się dopiero na przełomie grudnia i stycznia, informuje Angelika Falkowska, pełnomocnik do spraw szczepień. Zapewnia też, że placówka dołoży wszelkich starań, by procedurę wykonywano bez konieczności długiego wyczekiwania na termin. Decyzja o zaszczepieniu dziecka należy do rodziców lub prawnych opiekunów. Medycznej kwalifikacji dokonuje jednak lekarz pediatra. W starszej grupie wiekowej obejmującej młodzież od 12 do 17 roku życia ze szczepień skorzystało według raportu rządowego około 1 800 000 osób. Według danych przekazanych przez ministra zdrowia w całym kraju dla najmłodszych wystawiono około 2,5 miliona skierowań.